Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś zapraszam Was na projekt Denko Pustaki z Maja. Coś mam małe opóźnienie ostatnio ze wszystkim, no ale niestety jak się wróciło do pracy, pracuje się na pełny etat, no to wiecie, tego czasu wolnego jest mało. No i dzisiaj mam dla Was pierwszą część i zaraz Wam poopowiadam co nieco o produktach. Zacznijmy od płatków, płatki kosmetyczne oczywiście Cien, duża wersja to z Lidla. Bardzo jej lubię, one się idealnie u mnie sprawdzają do demakijażu. No i mam tu jeszcze jedno opakowanie, też tych dużych płatków. Całkiem sporo u nas schodzi, ale wiecie, jesteśmy we dwie, codziennie ten makijaż trzeba zrobić, więc i płatki schodzą. Kolejna rzecz to jest Isana, to jest płyn proszek w sumie taki do kąpieli, wanilia i kokos. To barwi wodę na niebiesko, nie robię jakiegoś szaleństwa, ja natomiast lubię to za zapach. I zawsze sobie troszeczkę dosypuję do wanny, żeby właśnie zmienić kolor. To ma przepiękny, błękitny kolor. I ja wiecie, taką saszetkę mam na kilka kąpieli, nie wsypuję jej na raz. To jest dla mnie taki wiecie właśnie dodatek, czy do normalnej soli, czy do płynu do kąpieli. Zawsze lubię sobie troszeczkę tego dosypać. Kolejna rzecz, chusteczki z Tami, bawełniane, jak dla mnie chyba najlepsze chusteczki. Mam w tej chwili inną wersję z Rossmana, są do bani, są praktycznie suche. Tam jest 80 sztuk i morduje się z nimi. Ale już kupiłam sobie kolejne opakowanie właśnie z tej serii i dla mnie to są najlepsze chusteczki i nie powinnam żadnych innych po prostu kupować. Maseczka do twarzy, którą kupiłam sobie kiedyś w Hebe przy kasie, to był Color Pop, nie, to było coś innego, Blingy Pop, Blink Pop. Maseczka typowo ujedniająca, rozświetlająca i powiem Wam, że całkiem fajna była, bardzo przyjemnie pachniała. I skóra była nawilżona, natomiast nie widziałam ich w regularnej sprzedaży. Nie wiem, czy to była tylko taka, wiecie, limitowanka. Z Yves Rocher mam tutaj płukankę octową. To duże opakowanie, 400 ml. I to jest produkt, który raz się sprawdza u mnie na włosach, innego dnia niekoniecznie. Zużywam to na kilka aplikacji. Wiadomo, po umyciu włosów, po odżywkach, już po wszystkim. Trochę tego produktu nakładam na włosy, później spłukuję. I czasami włosy wyglądały świetnie, a czasami włosy wyglądały tragicznie, więc nie wiem o co chodzi, ale mam jeszcze jedno opakowanie. Nivea dezodorant, kolejne opakowanie zużyte, jak dla mnie na dzień dzisiejszy najlepszy dezodorant, jeśli chodzi o zapach, o odświeżenie i o trzymanie właśnie świeżości. Także no wiadomo, no kolejne opakowania mam i używam. Tu mam takie zwykłe psikadełko BS Crystal, to kiedyś dostałam od córy, ona miała w takich kompletach kupowane woda toaletowa właśnie i dezodorant, ale ona takich dezodorantów nie używa, więc ja czasami jakieś takie wiecie psikadełko w domu używałam, zużyłam, ale nie jest to zapach, który mogę Wam polecić. Tu mam fajną rzecz, zwianka, żel pod prysznic z ekstraktem z miodunki, przepiękny zapach, uwielbiam te żele pod prysznic z wianka czy biolawen, one są fantastyczne, bardzo dobrze moją skórę, nie przesuszają, są dość wydajne, nie pienią się jakoś mocno, natomiast ja je lubię, fajna, gęsta konsystencja i od czasu do czasu lubię do nich powrócić. Mój ulubiony produkt do pielęgnacji biustu, jak dla mnie chyba najlepszy produkt oczywiście z Dacomi, 150 ml, niestety nie jest do kupienia stacjonarnie, do kupienia tylko internetowo. Gęsta, fajna konsystencja, otulająca fajnie skórę, napinająca delikatnie skórę na dekolcie i na piersiach. Bardzo lubię ten produkt. Oczywiście kupiłam sobie coś innego, pomyliłam się, no i męczę się z tamtym produktem, ale jak tylko go wykończę, to wracam z powrotem do tego. Pięknie pachnie takimi piankami marshmallow. Bardzo, bardzo lubię to, już nie wiem, które jest moje opakowanie i na bank pojawi się kolejne. Tu mam świetną rzecz, to jest produkt z Balea i to był szampon o zapachu białej czekolady. I rzeczywiście, kochani, to pachniało białą czekoladą. Fajna konsystencja, bardzo dobrze myjąca włosy. Jak będę miała tylko okazję kupić jeszcze ten produkt, bo nie wiem, czy mi się uda, bo to była wersja limitowana, to na pewno go zakupię. 300 ml, fantastyczny produkt, więc jak gdzieś jeszcze uda Wam się go złapać, to polecam. Kolejna rzecz, mydło Yoop Verbena 500 ml, mydło oczywiście naturalne. Ja od czasu do czasu lubię do niego powrócić, mam chyba jeszcze jedno opakowanie na zapasie, ale w tej chwili używam na dole właśnie w łazience Balea. Fajny produkt, dobrze myjący dłonie, nie przesuszający, bardzo przyjemnie pachnie i jest naprawdę mega, mega wydajny, także polecam. Tu niestety mam produkt, który zupełnie się u mnie nie sprawdził i jest to maska z Garniera Papaya. Duże opakowanie, tu jest chyba 390 ml, powiem Wam, że na moich włosach tragedia, zupełnie się to nie sprawdzało. Dla mnie zapach był okropny, śmierdzący, taki wiecie co, jak zjełczały.
Tu jeszcze z opakowania to całkiem fajnie pachniało, natomiast na moich włosach tragedia, ale moja córa była zakochana w tym produkcie, więc widzicie, co włos, to po prostu potrzebuje innego produktu, więc ja do tej maski na pewno nie wrócę. Myślałam jeszcze, czy nie kupić jakichś innych zapachów, ale po tej jednej to na razie mam chwilowo dość. Zużyto mam tutaj farbę do włosów z L'Oreal'a 4-0 Bronze. Świetny był szampon w tej farbie, po prostu kapitalny. Natomiast fajna farba, ładnie kryje siwe włosy, ale ostatnio, jak mogliście zobaczyć, byłam u fryzjera, zrobiłam sobie sam kolor, na górze ciemny, na dole ombre, więc chwilowo będę znów chodzić do fryzjera, żeby, wiecie, odrosty mi robił, żebym sobie tego ombre nie zafarbowała, ale mam jeszcze jedną farbę chyba na zapasie, więc pewnie za jakiś czas tego L'Oreal'a zużyję. Fajna farba, dobrze się trzyma na siwych włosach, wypukuje się w miarę regularnie, więc jak szukacie fajnej farby, to polecam. No i co my tu jeszcze, kochani, mamy? Himalaya pasta do zębów Mint Fresh, uwielbiam tą pastę, jest świetna, bardzo dobrze czyści zęby, odświeża oddech, czego chcieć więcej. Kolejne opakowania oczywiście zakupiłam. Tu mam jakąś wielką tragedię, ja nie pamiętam, gdzie ja kupiłam ten zmywacz, chyba w internecie. W każdym razie to był zmywacz bez acetonu, śmierdziało to niesamowicie, paznokci praktycznie nie można było zmyć. Produkt, wiecie, z pompką i tak dalej, natomiast bardzo długo go zużywałam. I niby nie ma acetonu, niby tu był jakiś zapach migdałowy, ale powiem Wam, że śmierdziało po prostu w całym mieszkaniu, jak ja zmywałam paznokcie. Także długo się z tym produktem męczyłam i naprawdę nikomu nie polecam. Zużyta pomadka Sylveco, ta z cukrem trzcinowym. Ja ją uwielbiam. Dla mnie jednak to jest chyba najlepsza pomadka, taka właśnie peelingująca. Próbowałam miętową, ta miętowa nie do końca się u mnie sprawdzała. Wolę jednak tą migdałową, bardzo przyjemny ma smak. I ja zawsze tą pomadkę używam sobie właśnie na noc, żeby, wiecie, rano wstać i usta, żeby były właśnie fajne, miękkie, wypielęgnowane, bez żadnych suchych skórek. I to też nie wiem, które jest moje już opakowanie. Muszę ją po prostu mieć w swojej codziennej pielęgnacji. Pod oczy mam tutaj zużyty krem z Feel Free. To jest oczywiście produkt naturalny, nietestowany na zwierzątkach. Tu jest 20 ml i ja myślałam, że ten krem mi się nie skończy nigdy. On był tak mega wydajny, ja go stosowałam i rano, i wieczorem. Bardzo ładnie nawilżał okolice właśnie pod oczami, idealnie się sprawdzał pod makijaż. I tu było z kofeiną, limonką, kwas hialuronowy i ekstrakt z jabłuszka. Świetny produkt. Natomiast no, muszę od niego odpocząć, mam chyba jeszcze jedno opakowanie na zapasie, ale w tej chwili zaczęłam używać czegoś innego. Coś mam tutaj jeszcze z Yves Rocher, dwa produkty do demakijażu, które były w kalendarzu. Powiem Wam, że bardzo przyjemne płyny, bardzo dobrze zmywało się nimi makijaż. Oczywiście takie maleństwa 50 ml to na długo nie wystarczyło, ale żeby, tak wiecie, sprawdzić, przetestować, czy skóra nie jest podrażniona, czy oczy nie pieką, to jest świetna sprawa, więc oba produkty zużyłam i może kiedyś do nich powrócę. Z Marion olejek orientalny do włosów, którego ja używam codziennie na końce. 30 ml, bomba silikonowa, ale ja te produkty lubię i zawsze muszę mieć swojej pielęgnacji, żeby zabezpieczyć właśnie końce włosów. Produkt z pompeczką, dwie pompki, nie więcej, nakładamy na końce włosów i włosy są właśnie zabezpieczone na końcach, nie rozdwajają się tak szybko. Tu mam takie maleństwo stołpy, to był krem, który gdzieś tam moja córa miała właśnie w takim zestawie, tam chyba były 3 czy 4 etapy. W każdym razie ona tego kremu używać nie mogła, a ja zużywałam sobie go pod makijaż. Powiem Wam, że skóra fajnie się matowiła, makijaż się fajnie utrzymywał, mam jeszcze jedno opakowanie. No ale wiadomo, nie kupię tego kremiku, bo nie potrzebuję też takiego mocnego wysuszania codziennie twarzy, ale powiem Wam, że całkiem spoko. Z Eveline mam tutaj produkt do brwi, to był kolor 01 Light. On ma też takie delikatne włoski, na początku mnie to gdzieś denerwowało, ale później powiem Wam, że się przyzwyczaiłam, bardzo fajnie brwi, wiecie, na szybko można przyciemnić, wyczesać bez żadnych cieni, bez niczego. No i kupiłam sobie już kolejne opakowanie i bardzo lubię go używać. Zużyty mam jeszcze cień 505 z My Secret, to jest taki, wiecie, blady, beżowy kolorek, idealny właśnie do wyrównawania kolorytu na powiece. Zawsze sobie go używam, zanim zaczynam nakładać kolorowe cienie. Mega wydajny produkt. No i oczywiście kolejne opakowanie już mam zakupione. Coś tu mam jeszcze, całkiem sporo kolorówki.
Baza pod cień jest Bell Hypoallergenic i powiem Wam, że ja użyłam chyba tego 3 razy i niestety całe opakowanie wędruje do kosza na śmieci. Produkt w ogóle nic nie przykrywa, jest tłusty, cienie się na tym zbierały, rolowały, nie robiła nic. Więc no przykro, bo myślałam, że będę miała fajny jakiś produkt w zastępstwie, jak nie mogę dostać tego z Essence. Niestety baza zupełnie się u mnie nie sprawdza. Mam jeszcze podkład z Pierre René i to miał być podkład niby wodoodporny. Niestety ja nic takiego nie zauważyłam, żeby on się dłużej utrzymywał. Kolor miałam numer 20 i powiem Wam, że całkiem fajny, jeśli chodzi o kolorek. 30 ml, szklane opakowanie, produkt z pompką. Bardzo gęsta formuła, wręcz powiedziałabym, że czasami potrafiła zrobić maskę na twarzy, więc długo mi zużycie tego produktu zajęło, ale wykończyłam, zużyłam. I niestety przy dojrzałej skórze nie wyglądało to dobrze, więc do tego produktu nie wrócę. I został mi jeszcze korektor 2 w jednym z Eveline, ten typowo wyświetlający. Tu miałam kolorek porcelanowy, bardzo lubię. Korektor oczywiście ze szpatułką. Bardzo, bardzo długo u mnie taki korektor zawsze jest, dlatego że ja stosuję go tylko w okolice pod oczami. Więc wiecie, zużywa się, zużywa i zużywa. Oczywiście kolejne opakowanie już mam. Bardzo ładnie wygląda pod oczami ten korektor, nie włazi w zmarchy i jest fajny kolorek, taki właśnie delikatnie rozjaśniający. Więc kolejne opakowanie używam, ale mam chyba light w tej chwili kolorek. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszą część projektu Denko. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze pod filmem. Dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko. I zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa, pa!